Dzień dobry, Alicja Kwaśniewska, zapraszam Państwa na prognozę pogody. Na wschodzie zima, na zachodzie jeszcze jesień. Na krańcach wschodnich pogodę kształtuje rozległy wyż z nad Rosji. Na zachodzie rozległy niż, ale w najbliższych godzinach w całej Polsce poczujemy powiew zimy. Dzisiaj wieczorem, a także początkowo w nocy na obszarze całego kraju pogodnie. Więcej chmur jedynie w regionach północnych oraz w regionach południowych. Na Podhalu może jeszcze popruszyć śnieg. W dalszej części nocy również na Pomorzu i na Kujawach, a także w Wielkopolsce opady marznącego deszczu. Na zachodzie od 3 do 4 stopni, natomiast na wschodzie temperatura może spaść nawet do minus 5. Jutro w pierwszej części dnia na ogół bardzo pogodnie, więcej chmur jeszcze w regionach północnych oraz na wschodzie. Opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu głównie na Pomorzu. Na zachodzie i na południu od 6 do 8 stopni, na krańcach wschodnich na termometrach minus 1, minus 2. Również na Kujawach i na Pomorzu dzisiaj wieczorem na ogół będzie pochmurno. Na krańcach zachodnich naszego regionu pojawią się opady deszczu i opady marznącego deszczu. Zatem uwaga kierowcy, nad ranem może być niebezpiecznie na drogach. Temperatura spadnie do minus 2, minus 3 stopni. Jutro początkowo jeszcze sporo chmur, w ciągu dnia pojawią się przejaśnienia i rozpogodzenia, ale nadal będzie chłodno, na termometrach maksymalnie 2 stopnie. Do tego powieje umiarkowany wiatr ze wschodu i z południa. Na barometrach 1003 hektopaskale, ciśnienie powoli będzie spadać. W środę pogodnie, ale zimno, nad ranem minus 2, minus 3 stopnie, w ciągu dnia maksymalnie 2. W czwartek zachmurzy się, pojawią się opady deszczu, mrzawka, a również opady śniegu. Nad ranem minus 1, w ciągu dnia minus 1, 0. Powieje umiarkowany wiatr ze wschodu. W piątek zachmurzenie duże, pojawią się przejaśnienia. Nad ranem 0, minus 1, w ciągu dnia maksymalnie 3 stopnie. Powieje umiarkowany wiatr z południa i ze wschodu. Dziękuję za to spotkanie. Do zobaczenia.